Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Jerzym Zielińskim. Witaj Jurku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam Ciebie Rafale i witam szanownych Państwa. Jurku, poznaliśmy się w latach 80., czyli już bardzo dawno. Poznałem Cię jako człowieka zaangażowanego w tamtych latach w duszpasterstwo Straż Pokoleń. Potem się dowiedziałem, że to było jedno z wielu Twoich zaangażowań w obronę życia, zarówno życia dzieci nienarodzonych, jak i w obronie życia całego narodu, można powiedzieć. Stąd nazwa Straż Pokoleń Duszpasterstwa, natomiast komitety obrony, różnego rodzaju inicjatywy, duchowe adopcje, pikiety antyaborcyjne, no bardzo szeroka różnego rodzaju działalność, również wystąpienia, prelekcje na pielgrzymkach. To wszystko jak gdyby łączy się dla mnie przynajmniej z twoją osobą. Jednak powiedz mi, jak to było, zwłaszcza na początku. Bo ja pamiętam, że jeszcze w latach 70., 80. XX wieku taka generalnie była opinia, że sprawa aborcji to jest sprawa kobiet, sprawa babska, że nie powinien się tym zajmować mężczyzna, czy to młody chłopak, czy starszy pan. Natomiast twoje życie pokazuje, że to jest trochę inaczej, no bo jednak jako młody chłopak zaczynałeś, a teraz już jesteś panem w sile wieku i nadal się obroną życia zajmujesz. Dlaczego tak się twoje życie w pewnym sensie potoczyło? Dobrze, że nie dodałeś jeszcze tego, że dlaczego ty, starzec, zajmujesz się obroną życia. To przecież już nie powinno w ogóle ciebie nie dotyczyć. Ale przez delikatność powiedziałeś, no, że no, mimo swojego wieku tym się zajmuję. Otóż, no, to może tak króciutko. Mnie zawsze dyscyplinuje, żebym nie rozwodził się, ale tutaj ja tego tak w telegraficznym skrócie. Jest marzec 68 rok i ja szykuję się w pracy na manifestację. Ale ponieważ tam miałem trochę takiej roboty biurowej... Manifestacje sionistyczne. Tak, tak. Pyta mnie się starszy kolega, gdzie ja się spieszę. Ja mówię, jak to, gdzie idę manifestować, walczyć z komuną? A on mówi, ale po co? Jak? No, trzeba, mówię, komunę obalić. A on mówi, myślałem, że ty mądrzejszy jesteś. To nie nasza sprawa. To jest walka frakcji Pławian z Natolniczykami, ale jak chcesz, żeby ci plecy wygarbowali, to idź. Tak jakoś mi się zrobiło nieswojo, jakby powietrze ze mnie zeszło i nie poszedłem. Nie poszedłem w marcu na manifestację, ale w sierpniu poszedłem na pielgrzymkę warszawską. No bo akurat zdałem wtedy maturę i mówię, trzeba Panu Bogu podziękować, no bo przy takich zdolnościach, jakie ja mam, to zdać, no to naprawdę trzeba byłoby Panu Bogu być wdzięcznym. No i no, poszedłem na pielgrzymkę, to był 68 rok. Pierwszy raz na pielgrzymkę? Pierwszy raz, jako taka forma podziękowania za maturę. No i w 69 wyjechałem do Niemiec na robotę, to po prostu taka delegacja była. Ale dobrowolnie czy cię wywieźli? Nie, dobrowolnie z przedsiębiorstwa Hydrobudowa, tam chodziło dobudowanie rurociągu i takiego stacji paliw w takiej miejscowości Lojna, to ona była obok tych zakładów Borna, gdzie tam produkowano te gazy do uśmiercania ludzi. Więc no, rok czasu tam pracowałem i przyjechałem na Urlop i poszedłem znów na pielgrzymkę. No i tak chodziłem i chodzę do tej pory. To ile razy już byłeś na pielgrzymkach pierwszych do Częstochowy? Takich, gdzie liczyłem od wyjścia z Warszawy do przyjścia na Jasnej Górze, to około 40. 40 w pełnym wymiarze? Tak, tak. Także no, tam właśnie na tych pielgrzymkach zetknąłem się z czymś, co powiedzmy dla mnie było zaskoczeniem.
No bo właśnie, skończyłem maturę, ale wychowałem się na Woli, na, powiedzmy, w tych dołach społecznych i to w klimacie takim proaborcyjnym, gdzie sprawa skrobanki, bo wtedy używano określenia skrobanka, a dzisiaj tylko się mówi, o, że to aborcja. Ale w tym środowisku, w którym ja się wychowałem, to było coś normalnego, naturalnego, tam powiedzmy nie było żadnych problemów, żeby, że ktoś pójdzie i zabije to dziecko. No nie mówiło się, że zabije, tylko usunie ciążę, usunie ciążę. No to, jak od małego się z tym osłuchałem, to nie budziło we mnie żadnego zdziwienia. I ja właśnie, będąc wychowany w takim klimacie proaborcyjnym, na pielgrzymce zetknąłem się z opinią właśnie odwrotną, że to jest grzech, że to jest zabójstwo dziecka. I tam na pielgrzymce taką istotną rolę dla mnie odegrał ojciec Krzysztof Kotnie, świętej pamięci, jest pochowany na cmentarzu świętej Katarzyny, Paulin. I on zawsze wygłaszał prelekcje i na tych prelekcjach mówił o tym aborcji, o grzechu aborcji. Ale ja też wtedy nie bardzo sobie z tego zdawałem sprawę. Mówię, no mówi, no bo to Kościół tak musi mówić, no to tak musi być. I tutaj właśnie jeszcze jest jedna sprawa, bo to powiedzmy, no pielgrzymka i ta moja przemiana, taka ewolucja, jeżeli chodzi o tą mentalność w zapatrywaniu się na przerywanie ciąży, to jest jedno, a drugie to jest to, że ja no, stykałem się z tymi sprawami bezpośrednio poprzez to, że no, widziałem, jak zachowali się moi koledzy, znajomi, to pokolenie, bo to moje pokolenie to było właśnie ten czas, przełom lat 70., 80., a więc ta rewolucja seksualna, rewolucja obyczajowa. Można powiedzieć, że wtedy właśnie szkoła frankfurska osiągnęła no, to apogeum swoich wpływów, no i ono do dzisiaj trwa. No i tam właśnie widziałem, jak były traktowane kobiety, jak były traktowane koleżanki. Które... Przedmiotowo. Tak, no bo jak przyszła na przykład, no, bo były bardzo popularne te takie, powiedzmy, kontakty intymne, które no, polegały na tym, że chłopak się musiał wyładować. No i jak począł się wyładować, no to szukał okazji. No i taką okazją było poderwanie dziewczyny, no i ją, albo ją zgwałcenie, albo ją po prostu uwiedzenie. No i jeżeli powiedzmy taka dziewczyna została uwiedziona, przychodziła później do niego i mówi, słuchaj, no jestem w ciąży. No to on mówi, używał wtedy wyrazu na K, idź się wyskrob. I później zachowanie tych młodych ludzi w stosunku do kobiet no było z mojego punktu widzenia obrzydliwe, bo najpierw wykorzystywano te dziewczyny, a potem z nich się śmiano, potem jak taka dziewczyna znalazła sobie już kandydata na męża, to wtedy ci, którzy ją wcześniej no, w taki czy inny sposób bałamucili, no to mówili temu chłopakowi, czy śmieli się z niego, no, tak zwany szwagier. No to było coś, co powiedzmy, uważam, że było wielką krzywdą dla kobiet. Jeżeli dzisiaj się mówi, że to jest sprawa kobiety do decydowania, to ja widzę twarze tych kobiet, ja widzę tą tragedię w oczach tych kobiet, widzę ich smutek, jak one przeżywały to właśnie zachowanie tych mężczyzn. I to z biegiem lat się utrwalało i można powiedzieć, że dzisiaj, no może już nie jest to na taką skalę, ale dzisiaj, o ile wtedy jeszcze kobiety miały jakieś, powiedzmy, takie skrupuły i no, wiedziały, że to jest zło, no niestety robiły te rzeczy, bo nie miały wyjścia, no bo albo rodzina im stawiała warunki, albo same decydowały się. I to spowodowało, że właśnie poprzez te rekolekcje na pielgrzymce ja uświadomiłem sobie, że należy no, jakby działać przeciwko tym rzeczom. A więc ta moja działalność jest taką formą ekspiacji. Te 50 lat, ponad 50 lat tego działania ma na celu właśnie pokazanie i zadośćuczynienie tym krzywdom wszystkim i zapobieżenie, żeby na przyszłość no, nie było tego, żeby kobieta była szanowana, żeby ją nie krzywdzono, żeby ona nie była zmuszana do rzeczy, które są wbrew jej naturze. I to właśnie można powiedzieć od czasu, kiedy ojciec Krzysztof wygłaszał te prelekcje,
no, spowodowało zaangażowanie. No, poza tym później to powstanie tego Polskiego Komitetu. Tutaj największą rolę odegrał no, dzisiaj senior, no, bo ma 86 lat, Marian Barański, który przez lata 70. bardzo dyscyplinował nas i mobilizował do walki. On nawet z kolegą w jakimś sensie zachęcił nas, czy po prostu zwrócił nam uwagę, żebyśmy przeciwstawiali się tym lekarzom, tym abolicjonistom. To nawet było to tak, że kolega, ja mu pomagałem, ale kolega stawiał takie pieczątki na drzwiach gabinetów, mieszkań, lekarz morderca nienarodzonych dzieci, kolega Janusz Bukowski. Powiedzmy, to były takie akcje w stylu wojny warszawsko-niemieckiej, którą powiedzmy realizowano w czasie okupacji w walce z Niemcami, no a my żeśmy to wykorzystali w walce z tymi zwolennikami aborcji. No i później przyszedł ten moment, gdzie pan Barański stwierdził, iż ratujemy ludzi, którzy wchodzą w życie, ten okres rozrodczy, a więc to pokolenie wyżu demograficznego z lat 56, a więc do momentu, kiedy wprowadzono ustawę w 56 roku i że no, zrobiliśmy swoją robotę, a teraz możemy się zająć polityką, bo to jest rzeczy odnośnie obrony życia i obrony rodziny, to zajmie się środowisko żydowskie, masoneria, bo już sprawa jest przesądzona, Polska zaczyna spadać, następuje spadek demograficzny, w związku z czym tu trzeba działań politycznych. No, my żeśmy z kolegami byli innego zdania, no i tutaj nasze, moje drogi z panem Barańskim się rozeszły, ale to, co powiedzmy realizowałem w latach 70., no to można powiedzieć, że to była jego zasługa i on był tym, który wprowadzał, no, ale on też nie był odkrywcą, bo te sprawy przejął od Walentego Majdańskiego, więc no, jest to jakby kontynuacja tych pokoleń. No, teraz już jest kolejne pokolenie. No więc no, tak to wygląda. Więc to jest, można powiedzieć, no, moje wyjaśnienie, dlaczego ja się tym zajmuję, dlaczego ja, jako już teraz 77-letni starzec, no i mężczyzna, chcę powiedzmy zapobiec temu, w czym ja w jakimś sensie brałem udział. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że można być zaangażowanym bezpośrednio, ale można też popełniać ten grzech zabójstwa jako tak zwany grzech cudzy. Ale to może za chwilę to wyjaśnię. Natomiast w tym momencie ważną rzeczą jest powiedzenie o sprawie, która jest w tej chwili najbardziej dyskusyjna, znaczy przez przeciwników, bo dla ludzi normalnych ona nie jest dyskusyjna. Chodzi o to, od kiedy powstaje człowiek. I tutaj ja tutaj powołam się na artykuł profesora Zbigniewa Szawalskiego z Katedry Etyki Uniwersytetu Warszawskiego, który w takiej biuletynie tego wydziału Etyka numer 16 wyjaśnia kryteria, które no, określają człowieczeństwo. No i on tam wyjaśnia między innymi kryterium, kiedy bije serce, kiedy pracuje mózg, kiedy człowiek oddycha. I po wymienieniu tych wszystkich kryteriów mówi o kryterium genetycznym. I te kryterium genetyczne to jest wtedy, kiedy następuje połączenie komórki męskiej i żeńskiej, a więc powstaje zgoda. To już jest człowiek. Od tego momentu już no, mówi się, że nic już tam więcej nie można ani dodać, ani ująć, to już jest... Wszystko jest już przesądzone. Tak, no, to już jest zaprogramowane przez Pana Boga. No, ale w tej etyce on na koniec no, zrobił taką jakby takiego fikołka, bo powiedział, że no tak, ale przerywanie ciąży no, usprawiedliwia wiele tam sytuacji. No i po latach ja poszedłem tam na tą katedrę. No i spytałem się profesora, pytam się, dlaczego on tak zakończył w sposób proaborcyjny. I mówię, przecież pan wyjaśnił, że jest kryterium genetyczne, a więc człowiek jest od momentu poczęcia. A on mówi, tak, ale to jest potencjalny człowiek. No i ja wtedy no, wpadłem w zdziwienie, no bo mówię, jak potencjalny? To można określić, że człowiek w każdym stadium jest potencjalny. No,
dla, powiedzmy, mieszkańców, no, dla Niemców to Żydzi byli potencjalni. No, można ich było zabić i tyle, no i koniec, no, bo oni są potencjalni. To potencjalni ludzie. No. Czy powiedzmy dzisiaj w Gazie na przykład, no też. No więc tutaj on to przedstawił i uznałem, że no, jest jedno kryterium genetyczne i to kryterium trzeba przestrzegać. No ale teraz w tej chwili jest ta sprawa związana z tymi warunkami dopuszczalności przerywania ciąży. A więc są w tej chwili te dwa warunki, a więc ze względu na zdrowie kobiety i na gwałt. No więc tutaj jest to sprawa no, wręcz nie do przyjęcia i dla nas, obrońców życia, my nie akceptujemy tych warunków. Uważamy, że człowiek powinien być broniony bezwarunkowo. Nie ma żadnych warunków, które by usprawiedliwiało zabicie dziecka w łonie matki. Bo powiedzmy, kryterium wynikające no, przyczyna spowodowana gwałtem, to też jest dziwna sprawa, bo na ogół się zgłaszają kobiety, które no, powiedzmy po miesiącu przychodzą i mówią, że one zostały zgwałcone, w związku z czym chcą mu usunąć to dziecko, zabić. No ale przecież można było, jaki był gwałt, no to można było... Po chwili, to już po chwili wiadomo, no, na jakich warunkach doszło do tego zapłodnienia. Tak, i po prostu zapobiec temu, żeby nie doszło do, właśnie do poczęcia. I to jest jedna rzecz, która jest wątpliwa, bo po prostu się tego nie przestrzega i nikt tego nie ściga, praktycznie jest to taki wytrych. A drugim wytrychem to jest ze względu na stan zdrowia kobiety. I tutaj uważam, że to jest no, zupełnie sprawa no, nie podlegająca jakikolwiek ustaleniom prawnym. No bo jeżeli jest zagrożenie zdrowia, czy kobiety, czy dziecka, to powinien decydować lekarz, a nie ustawa. Lekarz najlepiej wie, co w danej chwili trzeba zrobić, żeby albo uratować kobietę, albo matkę, albo dziecko. Natomiast to wprowadzenie w ustawie to jest jakby przyzwolenie na zabijanie, a więc no, z punktu widzenia nauki Kościoła no, to jest nie do przyjęcia. Tym bardziej, że teraz nawet nastąpiło rozszerzenie tej przyczyny ze względów zdrowotnych z powodów psychologicznych, psychicznych. No, kobieta może powiedzieć, że się źle czuje psychicznie, że ta ciąża ma zły wpływ na jej psychikę, w związku z czym ona żąda usunięcia, zabicia tego dziecka. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest tak okrutne i tak barbarzyńskie i tak podłe, że to po prostu no, to się w głowie nie mieści. Bo ja odwodziłem kobiety ze szpitala na Pradze Przemienia Pańskiego i widziałem, jak reagują kobiety. I widziałem te kobiety, które odwiodłem, które były wiesz, w takim stanie, można powiedzieć, takiego załamania, bo ze względu na warunki materialne, warunki zdrowotne, no właśnie wszystko się kwalifikowało na to, żeby ona to dziecko zabiła. Ale one się zdecydowały rodzić i po urodzeniu tego dziecka ta psychika tych kobiet się zmieniała. Tutaj nawet, no tu mamy właściwie ja, ale też i wielu obrońców życia mamy kłopoty, ponieważ my nie możemy posługiwać się przykładami tak wyjątkowymi, że nawet tym ludziom, którzy są za aborcją, za zabijaniem, za skrobankami, do głowy by nie przyszło, że takie sytuacje mogą być. I ja się z takimi sytuacjami spotykałem, gdzie można powiedzieć, no po ludzku rzecz biorąc, ta kobieta no, powinna być no, dopuszczona do zabicia. No przykładowo 12-letnia dziewczynka z domu dziecka zachodzi w ciąży i jeszcze jest na dodatek no, sierota i na dodatek no, troszeczkę opóźniona w rozwoju. I akcja jest ludzi, którzy powodują, że to dziecko, że dyrektor zgodził się na to, żeby ta dziewczynka urodziła to dziecko, ale pod warunkiem, że opieka będzie tych osób, które no, zdecydują się wziąć tą dziewczynkę pod swoją opiekę. No i kiedy doszło do przyjścia na świat tego dziecka, to ta osoba, która mi o tym mówiła, wspomniała, że zmieniła się psychika tej matki, tak. Która jeszcze w zasadzie była dzieckiem. No właśnie. Dziecko urodziło dziecko. Dziecko, ale
to miało wpływ pozytywny na psychikę tego dziecka. I też jest taka dziwna rzecz, że przypadki, gdzie powiedzmy w jakichś dziwnych okolicznościach przychodzi do przyjścia dziecka na świat, to później to owocuje jakimiś wyjątkowymi sytuacjami. Przykładowo Jerzy Kulej, tam z jednej z książek jest opisane, jak w czasie okupacji jego mama była w błogosławionym stanie z nim, no i chciała go usunąć, no bo ciężkie warunki materialne, wojna, no nie dadzą rady. No i kiedy już szła z mężem, żeby do akuszerki, żeby tego czynu dokonać, to łapanka była, no musieli się wrócić do domu. Poszła na drugi dzień, no akuszerka nie przyjechała akurat, tu też była jakaś sytuacja niekorzystna na mieście. No i za trzecim razem postanowili, no niech się w końcu urodzi. No i urodził się człowiek, który został dwukrotnie mistrzem olimpijskim w boksie. No to samo było z Rubinsteinem, a więc ja na przestrzeni tej mojej całej działalności spotykałem wiele przypadków, gdzie sytuacje beznadziejne powodowały to, że osoba, która się zdecydowała na urodzenie dziecka, no była w jakimś sensie szczęśliwa, że ktoś ją odwiózł od tego czynu, że to dziecko przyszło na świat. I bywały takie przypadki, no, ja nawet używałem takiego argumentu, bo przyszła tam w szpitalu kobieta, która miała już dwie córki, studentki, no i zaszła w ciążę i mówi, że no nie będzie wychowywała, bo to ona za stara jest. No, ja mówię, proszę panią, ale to dziecko jak przyjdzie na świat, to może panią utrzymać, on może pani dać wsparcie. Później spotkałem takiego człowieka, który miał podobny przypadek i właśnie zdecydował, no, przekonał żonę, żeby urodziła dziecko. Jak już miał dorosłe dzieci, to jeszcze to dziecko trzecie, no, to kolejne dziecko przyszło już takie młode, małe, a oni już byli starymi ludźmi. To teraz to ten już dorosły człowiek pomaga tym rodzicom i oni są szczęśliwi, że właśnie się wtedy zdecydowali. No więc no, tak to jest. Natomiast tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę na rzecz, która powoduje, że jak się powiedzmy te kryterium genetyczne przesunie i powiedzmy powie się, że to jest potencjalny człowiek, no to może zaistnieć taka sytuacja, jaka miała miejsce w czasie okupacji w Niemczech. To była taka organizacja pod nazwą Akcja T4, gdzie tam właśnie ta nazwa pochodziła od takiej ulicy w Berlinie pod numerem 4, gdzie była cała instytucja, która się zajmowała eugeniką. I tam właśnie stwierdzono, że opiekowanie się tymi chorymi ludźmi, tymi powiedzmy roślinkami, tymi powiedzmy osobami zupełnie nie nadającymi się do samodzielnego życia, jest zbyt kosztowne i to trzeba rozwiązać. No i rozwiązywano to w ten sposób, że uśmiercano te dzieci. No ale z biegiem biegiem lat, no kiedy wojna trwała, no to już wykończono te roślinki, no to zabrano się na dzieci, na osoby z alkoholików, narkomanów, ludzi psychicznie chorych, no i ich wykańczano. To nawet dochodziło do tego, że później już dzieci, czy powiedzmy dorośli, którzy jeszcze nadawali się, mogli funkcjonować, bo byli samodzielni, mogli wykonywać pracę, też byli uśmiercani. Przyjeżdżał taki samochód, taka czarna buda, gdzie tych pensjonariuszy, tych domów opieki ładowano do tego samochodu i ten gaz wydobywający się był wpuszczany do... Chodzi o spaliny, tak? Spaliny, tak. I oni tam były wytruwani, a potem ich wywożono do takich dołów i zasypywano, no, jakoś już pozbywano trupy, które już do niczego po prostu były... Rozwiązano problem, bardzo, bardzo okrutny sposób, no ale rozwiązano. I to później trwało tak, że dzieci, które były tam w tych domach, czy dorośli, to jak zobaczyli, że samochód jedzie, no to uciekali się, chowali. Siostry zakonne próbowały te dzieci ratować.
No ale to no nie zawsze się udawało. Część oni potrafili, ci urzędnicy, wyłapywać. No i w ten sposób eliminowano z życia ludzi niepotrzebnych. I to w tej chwili nam grozi, bo jeżeli przekroczona zostanie ta granica, kiedy no, człowiek określa drugiego człowieka, że już jest, że jest niepotrzebny, no to można go uśmiercić. No w tej chwili, no to właśnie poprzez aborcję, czyli skrobankę, a już w wieku starszym, no to wprowadzają eutanazję. No i aborcja jest no, nierozerwalna z eutanazją, więc jeżeli powiedzmy dzisiaj nie bronimy życia dzieci poczętych, to jutro będą nas eliminować, no powiedzmy mnie w pierwszej kolejności, no bo już jestem wiekowy i jestem obciążeniem dla społeczeństwa. Nie bierze się uwagi, że człowiek stary ma doświadczenie, które może przekazać młodemu pokoleniu, żeby to młode pokolenie nie popełniało tych błędów, co ja zresztą robię. No ale jak mnie uśmiercą, no to już no, nie będzie. No, może ja jeszcze dożyję tej naturalnej śmierci, ale te następne pokolenia już mogą tak być potraktowani jak w Holandii, w Kanadzie czy gdzie indziej na świecie. Więc tutaj jest to sprawa, no nie jest obojętna i jeżeli my powiedzmy na to tutaj wyrażamy zgodę, czy powiedzmy zachowujemy się biernie, to zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego osoba, która dokonuje aborcji, a więc ta kobieta, lekarz, no, ci, co biorą bezpośredni udział, no, podlegają ekskomunice. Ale też osoby, które towarzyszą, a więc namawiają, zachęcają, a więc finansują. No, to jest tak zwany grzech cudzy. I tutaj katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1868-1869 pod tytułem Grzechy cudze bardzo precyzyjnie wyjaśnia, że my jesteśmy odpowiedzialni. A w powiązaniu z kodeksem prawa kanonicznego, i to jest punkt 1398-1329, no to jest sprawa jednoznaczna, tylko tak, jak ja powołuję się i stwierdzam w rozmowie z duchowieństwem, że należałoby ogłosić ekskomunikę dla tych, którzy będą głosować za zabijaniem, za aborcją, to wpada takie stwierdzenie, że no tak nie można, bo to tylko dotyczy tych, którzy tego dokonywali. A ja mówię, no tak, ale jeżeli ktoś pomaga w taki czy inny sposób, no to też bierze odpowiedzialność za to i tu powinien być tak samo karany. No ale tutaj uważam, że powinien tą sprawę rozstrzygnąć Urząd Nauczycielski Kościoła, który by wyjaśnił, że namawianie, pomaganie, wspieranie, branie czynnego udziału jest równoznacznie z odpowiedzialnością i to jest związane właśnie z karą. No, z tą karą można powiedzieć bardzo restrykcyjną, no bo ekskomunika no to wyłącza tego sprawcę z kościoła. On już nie może brać udziału w nabożeństwach, nie może przystępować do sakramentów, no ale może się naprawić, może żałować, może odwieść, znaczy zadośćuczynić i wyrazić skruchę. Natomiast jeżeli ktoś powiedzmy z premedytacją dokonuje aborcji, zabija dziecko i mówi, zrobiłam to, bo mam za małe mieszkanie. Po prostu, no, gdybym miała większe, to bym urodziła, a mieszkanie było ponad 100-metrowe, ale było za małe. Nadal za małe. Za małe. No i może jeden samochód by się przydał więcej, a tutaj dziecko. Więc no tutaj należałoby, to zresztą prymas Wyszyński o tym mówił, że no, to takie podlega karze. No tak samo jak karze podlegają te dwa przypadki, jeden na Lubelszczyźnie, drugi na Śląsku, gdzie kobiety rodziły dziecko i topiły te niemowlaki, te dzieciątka i zakupywały na podwórku. To mi przypomniało to, jak w Oświęcimiu Stanisława Oleszczyńska, sługa Boża, która zostanie może wyniesiona, bo Pan Bóg to sprawił na ołtarze, no opowiadała, jak Niemki odbierały dzieci i topiły w beczkach, a ona wszystkie dzieci ratowała jak mogła. Więc dzisiaj nie ma przymusu, nie ma Niemców, którzy by w ten okrutny sposób zabijały dzieci, ale są osoby, które zabijają. No i czy taka osoba
powinna być ukarana, czy nie. No ja się dziwię, że te panie z lewicy, te wszystkie aborcjonistki, nie wystąpią do sądu o uniewinnienie tych dwóch kobiet za to, że one no, niesłusznie zostały skazane za zabicie swoich noworodków. No bo jeżeli zabija się dziecko w takim czy innym miesiącu ciąży, stanu błogosławionego, to można zabić i po urodzeniu. Tutaj święta Teresa, no tak, święta Teresa, matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że jeżeli ja zabijam dziecko, to chcą mnie zabronić, żeby zabić ciebie lub nie. Tutaj można już można stwierdzić, że może być podobna sytuacja, jak ta była, jak ta, która, o której wspomniałem, w tej akcji T4 w czasie okupacji w Niemczech, kiedy właśnie ta eugenika się bardzo rozwinęła. Więc tutaj no, karanie poprzez ekskomunikę jest bardzo, bardzo bolesne, ale no, sprawiedliwe, bo każdy ma świadomość, że jeżeli zabijasz życie, no to ponosisz konsekwencje. Oczywiście możesz się naprawić, bo tutaj zawsze miłosierdzie Boże jest ponad wszystko i zawsze można z tego skorzystać, poprosić Pana Boga, ale trzeba mieć tą świadomość. I nie może być tak, że powiedzmy ta czy tamta aktorka występuje publicznie i mówi, że ona zabija, bo ma taką sytuację. No to widzi mi się. No taki, no tak, przykładowo, no niech jej będzie lekka ziemia, Nina Andrycz, no zabiła swoje dziecko, jedno, drugie, no bo nie chciała mieć dzieci, no są tacy ludzie, no ale jeżeli ktoś... Czy chodzi o żonę Cyrankiewicza? Tak, no i on później się z nią rozwiódł, bo on chciał mieć dzieci, a ona uznała, że to jest niepotrzebne. No i wiele kobiet, no później przychodzą te sytuacje tragiczne, że one dokonują tych morderstw, a potem zdrowotnie no, mają kłopoty, bo to później są i czy rak piersi, czy rak macicy, czy innych narządów rodnych. Także choroby psychiczne. No, tak, no bezwzględnie. Więc tutaj no, jest konsekwencja tego grzechu i tego no, nie można zbagatelizować. Jest dziwna rzecz, że takimi głównymi no, popularyzatorami aborcji i tymi, którzy to wykonywali na przykład w Warszawie, to byli przedstawiciele narodowości żydowskiej. No oni to no, specjalizowali się w tym. A dzisiaj mamy panią Annę Marię Jędrzukowską, która no, uważa, że aborcja jest prawem kobiety i ona ma prawo to czynić i ustawa, prawo powinno jej tutaj na to pozwolić. I tutaj też mi się przypomina taka sytuacja, kiedy jedną z kobiet odwodziłem spod gabinetu lekarskiego, no i spytałem się, czy mąż na to się godzi, że ona chce zabić to dziecko. Ona mówi, że no tak. Ja mówię, czy mógłbym z mężem porozmawiać. Proszę bardzo. No i spotkaliśmy się, ona mnie zaprosiła do domu, rozmawiałem z tym mężem i mówię, proszę pana, czy pan wie, na co pan godzi się, jeżeli chodzi o decyzję pana żony? Tak, ale jak ona chce, no to co ja mogę jej zrobić? No, dla mnie to ona mogłaby urodzić. Ja mówię, no ale pan może tak zajmować stanowisko, ale jeżeli ona zabije to dziecko, to i tak będzie pan za to odpowiadał. Natomiast ta kobieta do mnie mówi, proszę pana, jeżeli pan mówi, że to jest zabicie człowieka, to jak państwo może prawnie dopuszczać do zabijania? Prawo by nie dopuszczało, a prawo dopuszcza. Więc moje koleżanki to robią, znajomi to robią. Prawo tutaj nic nie zabrania. No i tu jest właśnie dowód na to, że jeżeli prawo zabrania, no to wiadomo, że zabroni. I tutaj mi się przypomina takie powiedzenie profesora Czerzyckiego, to taki ginekolog jeszcze z dawnych czasów, który powiedział, jeżeli kobieta chce urodzić dziecko, to urodzi. Jak nie chce urodzić, to nie urodzi. Ale to już jest decyzja kobiety. Natomiast nie może być prawnie dopuszczanie poprzez ustawy do zabijania, bo wtedy społeczeństwo całe odpowiada. Jest według mnie ten grzech społeczny, ten grzech cudzy, gdzie
ludzie głosując na tych czy innych kandydatów, którzy później uchwalają takie ustawy zbrodnicze, którzy są zwolennikami cywilizacji śmierci, no to odpowiadają za tą ustawę i za te następstwa. I wtedy Pan Bóg ma no, bardzo niezręczną, związane ręce ma, bo z jednej strony wie, że naród polski jest w trudnej sytuacji, że trzeba by narodowi pomóc. Matka Boża jako Królowa Polska tutaj interweniuje, no ale z drugiej strony, że Polacy uchwalają takie prawa, które są sprzeczne z moimi prawami, z prawami bożymi, z prawami naturalnymi, no to niech sobie Polacy sami radzą. No ale część Polaków modli się, część Polaków walczy z tą aborcją, z tymi aborcjonistami, przeciwstawia się tej cywilizacji śmierci, a część jest za. I teraz jeżeli zwycięża ta, która jest za cywilizacją śmierci, no to wtedy okazuje się, że ta druga część była za mało skuteczna, nie przeciwstawiła się i też może ponieść konsekwencje, więc tutaj rzeczy są no, sprawdzone, bo przykładowo król żydowski Achaz ofiarował swojego syna w Dolinie Gehenny na takim ruście zgroza. No, państwo może pamiętają, jest takie powiedzenie, że ktoś przeżył Gehennę. No to właśnie jest związane z tą Doliną Śmierci, tam obok świątyni jerozolimskiej. I tam składano ofiarę z ludzi Molochowi, no diabłu. I na takim ruście, który się nazywał zgroza. No i to też takie powiedzenie o zgrozo. No więc zgrozą jest to, że tam jak ludzi kładzono na tym ruście, no to człowiek był przypiekany i, no i, no i no, przeżywał cierpienia i, no i był, to był rozpacz, było słychać poprzez płacz, poprzez krzyk tych ludzi i on właśnie jednorocznego synka swojego ofiarował temu Molochowi. I kiedy Żydzi zawsze oddawali część obcym bogom poprzez składanie ofiar z ludzi, to zawsze ponosili z tego powodu różnego rodzaju pogromy, klęski, nieszczęścia. Tutaj, jeżeli chodzi o ten naród, to takim przykładem wyjątkowym to jest profesor Bernard Nathanson, który kiedy zobaczył na USG bicie, zobaczył dziecko w łonie matki, zmienił swoje zdanie i z aborcjonisty stał się antyaborcjonistą. Niemy krzyk, ten film właśnie dużo zrobił. My żeśmy Ojców Paulynów wyświetlali w latach 80., 70., 80., 90., żeby właśnie pokazać, zobrazować ludziom tą tragedię, jaką przeżywa dziecko, które skazane jest na zabicie. Więc tutaj można powiedzieć, że i ci, którzy narzucają tą cywilizację śmierci i ci wszyscy, którzy się temu nie sprzeciwiają, no, ponoszą jednakową odpowiedzialność. No, a my jako naród polski tutaj też przeżywamy pewną tragedię, bo to się wiąże ze ślubami jasnogórskimi. Ponieważ w ślubach jasnogórskich narodu polskiego z 1956 roku żeśmy zobowiązali się bronić każdego dziecięcia, każdej kołyski, za cenę nawet własnej krwi. I my tego nie wykonujemy. To cały czas ta sprawa obciąża nasze sumienie. A tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę, że w 1856 roku zmartwychwstaniec Jałowiecki powiedział, że niewypełnienie do końca ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku miało wpływ na no, wyeliminowanie Polski z mapy Europy. O tym samym wspominał arcybiskup Szczęsny Feliński w 1892 w katedrze lwowskiej, kiedy nawiązywał do ślubów królewskich i też powiedział, że te śluby nie były wypełniane. A śluby jasnogórskie narodu polskiego, którego autorstwem był prymas Wyszyński, który uważał, że to jest jego testament i że to powinno być wypełniane przez pokolenia Polaków, że to powinno być treścią odrodzenia moralnego narodu, to też nie jest wypełniane, a w tym fragmencie obrony życia szczególnie. No ale tutaj ojcowie Paulini, no jakby można powiedzieć, chcąc zaradzić tej sytuacji,
chociażby związanej z tym syndromem poaborcyjnym, gdzie kobieta, która dokonuje aborcji, no, cały czas ma problemy z psychiką, nie może sobie tego podarować. I na ulicy Długiej w Warszawie u ojców Paulynów w 1987 roku, 2 lutego, zostały złożone pierwszy raz przyrzeczenia duchowej adopcji. Polega to na tym, że osoba, która podejmuje duchową adopcję, zobowiązuje się przez 9 miesięcy modlić za to dziecko jedną tajemnicą różańca, specjalną modlitwą i dobrowolnymi zobowiązaniami. A więc chcę ofiarować Panu Bogu jak najwięcej, żeby poprzez tą swoją modlitwę Pan Bóg wysłuchał i sprawił, że to dziecko, za które ta osoba się modli, a ona nie wie jakiej płci, jakiej narodowości, jakiego koloru skóry jest to dziecko. Po prostu wie, że modli się za dziecko, którego imię Panu Bogu jest wiadome. I na ta modlitwa jest wysłuchiwana przez Pana Boga, bo Pan Bóg obiecał, prosi o otrzymanie. A więc jeżeli my prosimy o życie niewinnego człowieka już poczętego, no to Pan Bóg ma to na uwadze i to już 37 lat trwało u ojców Paulynów, stamtąd się rozprzestrzeniło na Polskę, na świat. No, można powiedzieć, że ta duchowa adopcja zatoczyła koło, bo z Londynu przyszła do Polski i z Polski poszła w świat. Więc najpierw Portugalia, Błękitna Armia, a później taka ulotka, która była na stoliku w katedrze londyńskiej, którą zobaczył i z nią się zapoznał obecnie dr Paweł Milcarek, który on tą ulotkę przetłumaczył i on napisał artykuł w numerze styczniowym 1987 roku. No i tam właśnie u ojców Paulynów, środowisko zajmujące się obroną życia, podjęło tą duchową adopcję, ponieważ tam w tym artykule to wyglądało, że to można prywatnie, no, w zaciszu, powiedzmy, swojego domu, czy tam w kościele przed obrazem Matki Bożej, ale my żeśmy uznali, że to należy zrobić publicznie, dać w ten sposób świadectwo. No i wczoraj właśnie, to znaczy 8 kwietnia, u ojców Paulynów prawie 50 osób podjęło duchową adopcję, więc ta forma obrony życia raz pomaga osobom, którzy znajdują się w tym syndromie poaborcyjnym, jakby no, zadośćuczynić Panu Bogu i w ten sposób psychicznie jakoś się doprowadzić do jakiejś pewnej równowagi. I no, też jest i wypełnianie ślubów jasnogórskich, no bo w ten sposób nawiązuję do ślubów, do tego fragmentu, który mówi o obronie każdego dziecięcia, każdej kołyski. No i bronimy życia dziecka, którego imię jedynie Panu Bogu jest wiadome. A więc to jest moja cała ta działalność, którą no, prowadzę już ponad 50 lat i uważam, że no, dzisiaj jest dużo tych ruchów różnych zajmujących się, no, ale ponieważ strona przeciwna no, nie daje za wygrane i za wszelką cenę stara się nam narzucić, zrobiło i udało im się to we Francji, gdzie w konstytucji zostało to wpisane, że aborcja jest jakby konstytucyjnie zagwarantowana, więc podejrzewam, że Francuzi wydali wyrok śmierci, tak jak poprzez rewolucję francuską zostało zniszczone Królestwo Francji, tak teraz no, ich byt może być no, pod znakiem zapytania i nie powinniśmy iść tą samą drogą, my powinniśmy właśnie być przykładem dla innych i pokazać, że my jako Polacy bronimy życia i to jest warunek konieczny przetrwania narodu, bo inaczej no, po prostu wymieramy. No, my żeśmy o tym mówili z kolegami w latach 70. Był taki ksiądz Wołynowicz, pseudonim, a nazwisko prawdziwe Tadeusz Dzięgiel, to był misjonarz od świętego Wincentego Paulo. On napisał taki artykuł w Życiu Warszawy 2+4, gdzie on wykazał, że Polska wymiera i że następuje gwałtowny spadek demograficzny. No i to dzisiaj się potwierdziło. A więc uważam, że to już jest ostatnia chwila, gdzie
jeżeli się nie zmobilizujemy, jeżeli nie przeciwstawimy się tej cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II, no to po prostu no, nie miejmy do nikogo pretensji. No. My nie musimy tutaj funkcjonować przy dominii. To w historii to się przecież cały czas zdarzało, że jedne imperia upadały, powstawały drugie. Migracja ludów była tak duża, że się wymieniały się narody, jedne wymierały, drugie przechodziły, no więc tutaj też może być tak, ale ponieważ no, mamy wiarę i jesteśmy przekonani w Boże miłosierdzie i mamy Królową Polski, to myślę, że to powinno nam pomóc i powinniśmy się przeciwstawić tej akcji, która w tej chwili ma być w Sejmie i to powinno wyglądać w ten sposób, że manifestacje to manifestacjami, ale każdy człowiek odpowiedzialny, który wie, czym jest aborcja, ma świadomość, czym jest aborcja, powinien pójść do takiego biura poselskiego i tam powiedzieć tym właśnie posłankom, posłom, że głosując za aborcją, oddają cześć szatanowi, bo aborcja i eutanazja to jest współczesna forma składania ofiary diabłu. No tak jak król Achaz składał, tak powiedzmy dzisiejsi ci zwolennicy aborcji, eutanazji in vitro i pigułki też będą mieli na sumieniu tą krew niewinnie przelaną. Czyli jako starzec opowiedziałeś historię swojego życia i historię swojej walki w obronie życia tych najsłabszych, których jeżeli my ich nie obronimy, to nikt ich nie obroni. No tak, tutaj ta książka Obciążenie no, to jest właśnie pokazaniem tego, co się stało w Niemczech i to po prostu no, taka perspektywa nas czeka, ale ona nie musi się spełnić. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Jurek Zieliński. Dziękuję bardzo, Jurku. Dziękuję, Rafale. Dziękuję Państwu za uwagę i za ciepłość wysłuchania mojego świadectwa. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Ten film z Jerzym Zielińskim pojawi się i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitszu, i na CDA, i na VK, na Odyseę. Bardzo proszę o wsparcie finansowe dla naszej działalności, dzięki któremu możemy rozwijać nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa. Darowizny można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Można też ofiarować 1,5% podatku. Informacje, jak to zrobić, jest w opisie do tegoż filmu. Polecam książki w naszej księgarni. Księgarnia się nazywa CEP, jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl. A w niej zarówno książki wydane przez Centrum Edukacyjne, jak i książki innych autorów. Z książek przez nas wydanych polecam między innymi książki Arnaud de Lassy. Mamy dwie książki tego autora. Jedna dotyczy New Age, nowej religii, a druga masonerii, czyżby papierowy tygrys. Tu między innymi są spisy jednostek masońskich, zespołów środowiskowych masońskich i tutaj zespoły dotyczące planowania rodziny, edukacji, lekarzy są bardzo ważne i w tych kierunkach masoneria w sposób szczególny jest uwrażliwiona i działa. Bardzo polecam również książki innych autorów, inny francuski autor Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street. Bardzo ważna książka, pokazuje, kto finansował zarówno rewolucję bolszewicką, jak i rewolucję narodowo-socjalistyczną, a także Hitler, założycielem Izraela, książka niemieckiego autora Henneke Kardela. W serii Jedynie prawda jest ciekawa są książki dotyczące kresów wschodnich, to jest ta zielona książka. Książki dotyczące kulis II wojny światowej, to są te książki z mapą Gomberga na okładce. Książki dotyczące, tutaj są dwie stojące, Piłsudskiego i sanacji. To za czasów Piłsudskiego i sanacji wprowadzono pierwsze
ustawodawstwo dopuszczające zabijanie dzieci nienarodzonych. To był rok 1934. Szósty. Albo czwarty, spadło jeszcze za życia Piłsudskiego. A tu książka Jędrzej Giertych, jako kontynuator myśli Dmowskiego i ideolog chrześcijańskiego nacjonalizmu, też wielka postać, zwłaszcza związana z obroną życia dzieci nienarodzonych. Zresztą wielu narodowców zajmowało się tą działalnością. Polecam też książki innych autorów. Andrew Leslie Cockburnowo, Niebezpieczny związek, Tajna współpraca USA-Izrael. Książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, to był kiedyś ambasador Polski w Syrii. Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, Krzysztof Baliński, i wcześniejsza książka Sekrety relacji polsko-żydowskich, czyli Polska czy Polin, również Krzysztof Baliński. I wreszcie książki pana Henryka Pająka. Tych książek też jest kilka w naszej ofercie. Ja pokażę jedną w związku z tym, że jest dyskusja na temat polexitu, wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To książka, którą Henryk Pająk napisał jako ostrzeżenie z łagru do eurołagru, bo wielu Polaków się cieszyło, że wyszliśmy z sowieckiego, komunistycznego łagru, natomiast niewielu sobie zdawało sprawę, że ten łagier europejski jest, można powiedzieć, równie niebezpieczny. Dziękuję bardzo, do widzenia, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.